Dziś jesteśmy w Kielcach, na 28. odsłonie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Zobaczymy, czy COVID odbił i na nim swoje piętno. Lista wystawców nie wygląda zbyt imponująco. Będzie brytyjska wystawa narodowa. Czy warto będzie na czymś zawiesić oko? Za chwileczkę to sprawdzimy. Aero 4x4 to nowy pojazd w arsenale Wojsk Powietrzno-Desantowych. Zaczął docierać na wyposażenie w 2019 roku i zgodnie z kontraktem do roku 2022 powinno być dostarczonych 55 egzemplarzy tego samochodu i 25 potencjalnie w opcji. Czym de facto Aero jest? To pojazd, który został stworzony przez konsorcjum polskich prywatnych firm. Co ciekawe, przy tworzeniu wymagań taktyczno-technicznych dla niego uczestniczyli, co rzadko się zdarza w naszym kraju, bezpośrednio żołnierze. Dlatego też tak entuzjastycznie, jak wynika zresztą z opinii prezentujących ten pojazd żołnierzy, został on przez oddział, w którym służy, przyjęty. Aero wykorzystuje dobrze znane z Toyoty Land Cruiser podwozie oraz jej silnik. Diesel 131-konny. Napęd 4x4, wymiary dostosowane do standardowej palety transportowej używanej przez Wojska Powietrzno-Desantowe, która może się zmieścić w używanym przez polskie lotnictwo Herkulesie. Sam samochód przystosowany jest zarówno do zrzutu spadochronowego przy pomocy specjalnych zaczepów, które są między innymi na masce pojazdu oraz z tyłu, jak i można przenosić go pod kadłubem śmigłowców Mi-8 czy Mi-17. Do czego on służy? Jego podstawowym zadaniem jest przewożenie dla spadochroniarzy zaopatrzenia i amunicji na polu walki. Jego ładowność to 1200 kg i bezpośrednio na pakę można załadować zrzucane wcześniej z samolotów zasobniki przy pomocy dwóch szyn znajdujących się zamontowanych z tyłu i chowanych pod paką pojazdu, a wciągnąć całą paletę można na pakę przy pomocy wciągarki. To podstawowe zadania Aero, ale oprócz tego może być dostosowany do ewakuacji rannych, może być również używany jako ciągnik artyleryjski, co widać na egzemplarzu, który prezentowany jest na tegorocznym MSPO, bo bezpośrednio za Aero znajduje się przyczepka, a za przyczepką podczepiony jest moździerz kalibru 98 mm. W sytuacji również wyjątkowej może być użyty jako pojazd wsparcia, ponieważ można na znajdującej się na górze kabiny obrotnicy zamontować czy to KM, czy granat 40 mm.
Moskit LR to pocisk przeciwpancerny średniego zasięgu, opracowany przez Wojskowy Instytut Techniki i Uzbrojenia w Zielonce. Jego premiera miała miejsce w 2019 roku, również na MSPO w Kielcach. To pocisk, który ma być konkurentem dla składanego w kraju przy pomocy zagranicznych komponentów Spike'a. I właśnie taka jest jego geneza, bo jest on opracowany w całości przez polskich naukowców i do wszystkich jego elementów mamy mieć prawa technologiczne. To spowoduje zmniejszenie jego ceny w stosunku do konkurenta przynajmniej kilkukrotnie. Pocisk ten posiada tandemową głowicę, naprowadzany jest w dwóch trybach, albo odpal lub zapomnij, lub przy pomocy światłowodu. Jeżeli chodzi o atak celu, możliwe jest wykonanie porażenia albo z góry, lub w wypadku frontalnego ataku. Prace posuwają się zgodnie z harmonogramem i zgodnie z zapewnieniami projektantów sam pocisk będzie gotowy w 2021 roku. Za moimi plecami rzec by się chciało dwa najnowsze nabytki wojsk lądowych, choć oczywiście nie możemy mówić tutaj o fabrycznie nowych pojazdach, a jedynie pojeździe zmodernizowanym po mojej prawej stronie Leopard 2.pl i pojeździe zmodyfikowanym po mojej lewej stronie T-72M1R. Leopard 2PR, właśnie pięć jego egzemplarzy dotarło do 10 Brygady Kawalerii Pancernej. To pojazd, który jest aktualnie modernizowany przez zakłady Bumar Łabędy przy wsparciu niemieckiego kooperanta. Same prace dotyczyły nade wszystko zamontowania nowej termowizji w postaci dwóch kamer dla dowódcy i celowniczego, polskich kamer termowizyjnych Asteria 3. Modernizacji systemu kierowania ogniem, modernizacji armaty poprzez jej wzmocnienie zamka i umożliwienie wystrzeliwania silniejszych, mocniejszych pocisków. Najbardziej charakterystycznym elementem tej modernizacji to widoczne na wieży panele dodatkowego opancerzenia. Udało się również spośród innych zmian wymienić układ napędu wieży z hydraulicznego na elektryczny. Natomiast jeżeli chodzi o T-72M1R, to właściwie pewne kosmetyczne i kontrowersyjne w środowisku zmiany, które poprawiają oczywiście zdolności bojowe tego pojazdu, nade wszystko w zakresie łączności, bo została ona wymieniona na cyfrową. Wymianie uległa również termowizja, bo znalazła się w T-72 ta sama kamera, która jest w Leopardzie 2PL, czyli polska Asteria 3. Z tyłu w kontekście zmian widocznych gołym okiem zamontowano dodatkowe kosze, w których załoga może umieścić rzeczy osobiste czy dodatkowe wyposażenie. Pod koniec 2019 roku w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu oddano do prób zmodyfikowany egzemplarz haubicy samobieżnej wzór 77 Dana. Modyfikacja skoncentrowała się właściwie tylko i wyłącznie na podwoziu. Zmianie nie uległo w żaden sposób uzbrojenie główne.
Na pierwszy rzut oka widać, że wymieniono cały przód kadłuba. Dwa niewielkie okna, znajdujące się do tej pory z przodu, zasłaniane pancernymi przesłonami, zostały zastąpione przez cztery duże, kuloodporne szyby, zdecydowanie poprawiające świadomość sytuacyjną załogi. Cała kabina dysponuje ochroną pancerną na poziomie Stanag 1. Rearanżacji uległo również cała deska rozdzielcza, jak i wnętrze samej kabiny, poprawiając komfort pracy załogi. Silnik dany otrzymał turbosprężarkę, nowe sprzęgło oraz intercooler, dzięki czemu jego moc wzrosła z 345 koni mechanicznych do 360. Jaka była ta edycja MSPO? Niestety rozczarowująca. Ale nie mogło być inaczej, bo COVID zebrał swoje żniwo. Zresztą organizator, czyli Targi Kieleckie, już na wstępie informowały, że jest spory problem z wystawcami. Ogólne wrażenie jest takie, że targi te tym razem przypominały raczej wystawę modelarską niż wystawę broni, bo ilość modeli z plastiku w stosunku do egzemplarzy, które można było zobaczyć w metalu, była ze zdecydowaną niekorzyścią dla tych drugich. O ile nieobecność zagranicznych wystawców można zrozumieć, o tyle właściwie nieobecność polskiej grupy zbrojeniowej można uznać wręcz za skandaliczną. Bo o jedyne, co przygotował PGZ, to zamkniętą przestrzeń, gdzie za zamkniętymi drzwiami mogli spotkać się i porozmawiać oficjele, natomiast właściwie nie prezentował własnych produktów na własnym rodzimym rynku. A to błąd, bo takie targi to jedyne miejsce, gdzie użytkownicy mogą w spokojny sposób porozmawiać z ludźmi, którzy broń dla nich konstruują. Jednak mimo tego próbowaliśmy wyłowić kilka rodzynków i mamy nadzieję, że materiał, który dla Was przygotowaliśmy, jednak Wam się podobał.